Jeszcze kilka lat temu wiodła normalne życie i nic nie wskazywało na to, że będzie musiała zmierzyć się z niepełnosprawnością. Powikłania po cukrzycy sprawiły, że Krystyna Włodarek w wieku 26 lat straciła wzrok. Nie wyobrażałam sobie tej stagnacji i że życie miałoby przepływać mi między palcami, więc trzeba było się za siebie wziąć. Nabyta niepełnosprawność zamiast być hamulcem rozwoju stała się atutem, który Krystyna wykorzystuje, by pomagać innym. Zawsze chciałam inspirować kobiety, ale nie do końca wiedziałam jak. I w tym momencie tak naprawdę utrata wzroku akurat tutaj była troszeczkę takim też motywatorem, żeby pokazać na własnym przykładzie. Teraz możesz pokazać sobą, nie musisz tylko mówić, możesz być żywym przykładem. Wraz z mężem rok temu założyli fundację Regiment, w której pomagają kobietom nieradzącym sobie z presją, problemami i rosnącym tempem życia. Wspólnie z wolontariuszkami z całej Polski szukają drogi wyjścia. Oferują pomoc psychoterapeutyczną i coachingową. Fundacja oprócz wsparcia kobiet zajmuje się także historią voucha. Takim naszym wspólnym marzeniem było założenie tej fundacji, żeby pomagać ludziom, więc tak naprawdę ta strefa historii to jest przypięta do tej strefy kobiet, która jest główną. Małżeństwo poświęca fundacji większość wolnego czasu, bo oboje pracują. Krystyna na co dzień realizuje się zawodowo w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu. Cieszę się bardzo, że Krystyna jest z nami, że ja mogę zawsze na nią liczyć. No a swoją działalnością no, pokazuje, że łamiemy tak bariery, osoby z niepełnosprawnościami łamią te bariery na każdym kroku. Oprócz pracy i fundacji Krystyna angażuje się też w akcje społeczne. Była panelistką na Kongresie Kobiet, prowadzi prelekcje na temat profilaktyki cukrzycy. Jej działania zostały również zauważone przez jedną z marek odzieżowych, która zaproponowała udział w kampanii. Świadomie zrezygnowaliśmy z kampanii z udziałem modelek, bo stawiamy na autentyczne historie opowiedziane przez nietuzinkowe bohaterki, ambasadorki naszej marki. I tak Krystyna wraz z 9 innymi inspirującymi kobietami stała się w tym roku twarzą kampanii Patrycja Ryton pod nazwą Jesteś idealna, kiedy jesteś sobą. Projekt przybliża historię Polek, które są nietuzinkowe, silne i wielowymiarowe.